Między nami ząbkami to jest kolejna propozycja z Akademii Mądrego Dziecka. To jest książka z okienkami i z takim fajnym elementem pop-up. Żeby Was nie trzymać w niepewności do samego końca, proszę, tutaj mamy pop-up, ale najpierw Wam opowiem, co jest w środku, bo jest super. W Ząbkowicach mieszka rodzina Zębickich. Czy Wy wiecie, że Ząbkowica to jest prawdziwa miejscowość? Mieszkałam kiedyś całkiem niedaleko Ząbkowic, stąd wiem. I na każdej stronie są okienka, czasem nawet są to takie bardzo, bardzo duże okienka, a w środku też są okienka w tym dużym oknie. I dzieci poznają informacje na temat zębów, ale właśnie one są pokazane jako bohaterowie, jako główni postacie, więc nie są to takie suche, edukacyjne informacje, tylko te zęby sobie tutaj żyją. Na przykład mamy przyjęcie, bo żegnamy mleczaka. Tutaj rodzina Zębickich żegna pierwszego swojego odchodzącego syna Mleczysława i zrobili z tej okazji przyjęcie, a my z tej okazji możemy sobie zaglądać do różnych okienek i właśnie dowiadywać się, poznawać informacje na temat zębów. I to są po prostu ciekawostki. Jak się domyślacie z tego rozdziału, wszystko na temat tych pierwszych zębów, tych, z którymi się żegnamy. Następnie mamy szkołę w Ząbkowicach i to okienko też mi się bardzo podoba. Ono robi wrażenie, bo jest takie duże, ale w środku mamy też mniejsze okienka i informacje, z czego się na przykład składa ząb, więc są to takie podstawy. Tutaj mamy WF, zęby też tutaj sobie grają i też są różnego rodzaju ciekawostki. Na przykład jest taka tablica, doroczny test wiedzy o zębach. Jak się nazywa najtwardsza część zęba? Co wchodziło w skład pierwszej pasty do zębów? Wszystkie odpowiedzi na pytania oczywiście dzieci będą znały, jeżeli z uwagą przeczytacie książkę. I teraz ja się tak zastanawiałam, dla jakiego to jest wieku? I wydaje mi się, że tutaj rozstrzał będzie bardzo duży, dlatego że część informacji będzie fajna dla dwulatków, a część informacji będzie fajna dla 5-6-latków, które na przykład właśnie gubią swoje pierwsze mleczaki. Tutaj mamy świetną ilustrację, to jest fabryka i dzieci poznają podział na drużyny zębów, tak one są tutaj ujęte, czyli na przykład siekacze, trzonowce i tak dalej. I też dowiedzą się, do czego służą te poszczególne grupy zębów. Bardzo lubię właśnie ten rozdział. Tutaj jest czas kąpieli. Wszystko na temat czyszczenia zębów. Tu jest takie okienko robiące wrażenie. 4 kroki, jak porządnie czyścić zęby. I właśnie ja myślę, że tutaj, jeżeli traficie z dwulatkami, to część rzeczy bardzo może się przydać, takie właśnie pokazanie, że o zęby trzeba dbać, no a jak dbać, to czasami też zdarzają się sytuacje, kiedy zęby bolą, kiedy coś się stanie, kto zębom szkodzi, o tych bakteriach niekoniecznie fajnych też są informacje. No a jak już mamy informacje o tym, że coś może zaszkodzić, to czasami zęby idą do szpitala. Tutaj mamy rozdział Szpital w Ząbkowicach, informacje o leczeniu zębów, tak po prostu. Podoba mi się, rzadko też chyba w książkach dla dzieci jest o tym, że zęby mogą być nadwrażliwe, co to znaczy i kiedy to się dzieje. Oczywiście są wszystkie narzędzia, jakich może używać dentysta, czyli takie pokazanie dzieciom, jak to może wyglądać. Jest też na przykład prześwietlenie zęba, też można zobaczyć, co tam w środku. Także szpital jest. I na końcu to, co pokazywałam, czyli ten pop-up. I tutaj mamy Wesołe Miasteczko. W tym Wesołym Miasteczku jest też muzeum, w którym można poznać różne ciekawostki na temat zębów. Są najróżniejsze zagadki i to jest moim zdaniem takie podsumowanie tego, o czym cały czas była mowa w całej książce. Także dlatego mówię, że ten rozstrzał wiekowy jest dosyć duży, bo z jednej strony okienka, czyli trochę tak dla młodszych celujemy, ale z drugiej strony te informacje tutaj tak, są podstawowe, ale są też ciekawostki, choćby te przekroje zębów, które no, dla małego dwuletniego dziecka czy trzyletniego mogą jeszcze być trochę enigmatyczne, natomiast dla starszych mogą być bardzo ciekawe. Podoba mi się. Fajnie jest zrobiono Między nami ząbkami.